Witam serdecznie, z tej strony lekarz Marek Skoczylas. Dziś opowiem Państwu o ponadprzeciętnych właściwościach oliwy z oliwek, która włączona do diety, niczym strażnik przy bramie Zamku Królewskiego, strzegła będzie naszego zdrowia przed intruzami. A intruzów nie brakuje. Choroby metaboliczne, choroby oczu czy też nowotwory, wszystkie te choroby czyhają na zdrowie tych, w diecie których przeważa przetworzona żywność. Oliwa przed wieloma z nich chroni. Choć nie jest tak, że sama będzie złotym panaceum na całe zło tego świata. Owszem, bardzo pomoże, ale decydując się na jej włączenie do naszej diety, warto dołożyć także kolejną cegiełkę i zmienić swoje nawyki żywieniowe, włączając do diety większą ilość roślin. A oprócz omówienia prozdrowotnych właściwości oliwy pojawi się także cała masa informacji praktycznych, m.in. jak rozpoznać świeżą oliwę, czy można na niej smażyć, jak ją przechowywać, która jest najzdrowsza i wiele, wiele innych. Dlatego polecam oglądać film do samego końca. A dzisiejsze rozważania rozpoczniemy od tego, w jaki sposób oliwa może poskromić największego mordercę na świecie, czyli choroby sercowo-naczyniowe, na które w skali roku umiera najwięcej ludzi, jeśli o chorobach przewlekłych mowa. Dlatego jako pierwszą korzyść spożywania oczywiście oliwy z oliwek wymienię jej zbawienny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Metaanaliza, czyli badanie najwyższej rangi, dokładnie z tego roku obejmująca aż 13 badań, wykazała, że spożycie 20 g tego tłuszczu dziennie zmniejsza śmiertelność z powodu chorób układu krążenia i jakiejkolwiek innej przyczyny. Dlaczego miałaby wykazać ten efekt? Ano dlatego, że oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia stanowi źródło cennych polifenoli oraz witaminy E, które nie tylko pozytywnie wpływają na poziom lipidów w osoczu, ale także niwelują uszkodzenia naszego materiału genetycznego. To działanie oliwa zawdzięcza również zawartości cząsteczki o nazwie hydroksytyrozol, która poprzez skomplikowany proces zmniejsza stan zapalny u osób zagrożonych chorobami sercowo-naczyniowymi, a w tym chorobą wieńcową. A jakie jeszcze działanie wykazuje oliwa z oliwek? Jej regularne spożywanie zmniejsza stężenie utlenionego cholesterolu, który ma negatywny wpływ na rozwój miażdżycy. Co więcej, zwiększa ona stężenie dobrego cholesterolu we krwi, który odpowiada za jego transport z tkanek do wątroby. Inną korzyścią, jaką odniosą Państwo dzięki regularnemu spożywaniu oliwy z oliwek extra virgin, jest obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Tutaj posiadamy bardzo ciekawe dane z badań naukowych. W jednym z nich oliwa w objętości 25 ml dziennie zmniejszała skurczowe ciśnienie tętnicze krwi. Może powstać pytanie, dlaczego oliwa obniża ciśnienie tętnicze krwi? Otóż okazuje się, że znajdujące się w niej polifenole poprawiają pracę śródbłonka naczyń krwionośnych, biorącego udział w zwężaniu i rozluźnianiu ich ścian. Jeżeli dochodzi do ich rozluźnienia, ciśnienie krwi spada. I kończąc rozważania w kontekście zdrowia układu sercowo-naczyniowego, warto wspomnieć także o tym, że może być ona z powodzeniem stosowana jako część profilaktyki przeciwzakrzepowej u osób po udarach czy też zawale serca, bowiem zawarte w niej związki, czyli oleokantal oraz oleoceina, wykazują wyraźne działanie przeciwzakrzepowe. A od układu sercowo-naczyniowego przechodzimy do układu nerwowego. Otóż włączenie oliwy z oliwek do codziennego jadłospisu wspiera pracę układu nerwowego i to na wielu płaszczyznach. W pierwszej kolejności na uwagę zasługują jej właściwości ochronne. Dane naukowe potwierdzają, że zawarte w niej fenole wspomagają leczenie niedokrwienia mózgu, urazów rdzenia kręgowego, choroby Alzheimera, Parkinsona, stwardnienia rozsianego oraz neuropatii obwodowej. Kolejnym zagadnieniem związanym z układem nerwowym są zdolności do posługiwania się rozumem oraz zasobami pamięci. Co wspólnego ma z nimi bohaterka dzisiejszego odcinka? Otóż badania naukowe dostarczają dowodów, że dodatek oliwy z oliwek extra virgin do naszej diety poprawia znacznie funkcje poznawcze, ale także pamięć. Ale regularne dostarczanie oliwy z oliwek wraz z dietą przynosi również korzyści pacjentom cierpiącym na stwardnienie rozsiane, czyli choroby związanej z układem nerwowym. Ponadto umożliwia lepsze przewodnictwo impulsów w uszkodzonych neuronach, co zmniejsza objawy choroby. W końcu na uwagę zasługują także właściwości oliwy zmniejszające symptomy depresji oraz stanów lękowych. Badanie z 2016 roku, przeprowadzone na 73 osobach, dowodzi jej korzystny wpływ na objawy depresji u pacjentów z jej ciężką formą.
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia wykazuje także szereg prozdrowotnych właściwości na nasz układ pokarmowy. Na samym początku chciałbym wspomnieć o jej działaniu przeciwbakteryjnym. W kilku analizach przyjrzano się jej potencjałowi w zwalczaniu bakterii Helicobacter pylori. Przypomnę, jest to bakteria, która powoduje występowanie wrzodów żołądka. Co udało ustalić się naukowcom? W jednej z nich wzięło udział 60 osób zakażonych powyższą bakterią, która powoduje wrzodę żołądka. Wskaźnik usunięcia tej bakterii z użyciem tylko oliwy z oliwek wahał się od 10 do 40%. A pozostając w temacie bakterii, chciałbym zwrócić uwagę na wpływ picia oliwy z oliwek na nasz mikrobiom jelitowy. Otóż badania dowodzą, że zwiększa ona liczbę pożytecznych szczepów, ale co jeszcze ważniejsze, ich różnorodność. A jak wiadomo, stan ten jest pożądany w profilaktyce licznych chorób cywilizacyjnych, ale także poprawnego funkcjonowania osi jelito-mózg. Jakie jeszcze działanie zaobserwowano? Okazuje się, że jej regularne przyjmowanie może łagodzić przebieg choroby zapalnej jelit, co znalazło potwierdzenie w badaniach przedklinicznych. Co więcej, dieta wzbogacona o oliwę extra virgin znacznie zmniejsza przepuszczalność jelit oraz endotoksemię niskiego stopnia, czyli zakażenie wywołane obecnością chorobotwórczych drobnoustrojów. A kolejnym organem w obrębie naszego układu trawiennego, który zyskuje podczas stosowania oliwy, jest nasza wątroba. Otóż oliwa wykazuje działanie ochronne na komórki wątroby, chroniąc ją m.in. przed stłuszczeniem wątroby oraz, co bardzo ważne, także przed zwłóknieniem. Dodatkowo badania sugerują, że oliwa z oliwek jako główne źródło tłuszczu w diecie śródziemnomorskiej odgrywa znaczącą rolę w profilaktyce oraz leczeniu niealkoholowego stłuszczenia wątroby, a także wspiera komunikację oś jelita-wątroba. Zaznaczyć należy także, że oliwa z oliwek wykazuje pozytywny wpływ na nasz układ odpornościowy. Jednym z najważniejszych oddziaływań oliwy z oliwek na naszą odporność jest stymulowanie pracy tzw. makrofagów, czyli uniwersalnych komórek układu odpornościowego, które, mówiąc tak prostym językiem, zabezpieczają nas przed szerzeniem oraz rozprzestrzenianiem się choroby. I to w zasadzie najważniejsze działanie oliwy z oliwek w zakresie tego układu. Ale mało kto wie, że oliwa posiada także działanie przeciwzapalne. Otóż spożywając dobrej jakości oliwę z oliwek, powinni Państwo poczuć charakterystyczne drapanie na końcu języka. Jest to jedna z cech dobrej jakości produktu, ale o tym powiem nieco więcej w części praktycznej, dlatego proszę pozostać ze mną do samego końca. A dlaczego o tym mówię? Otóż za posmak ten odpowiada oleokantal. I jest on podobny do tego charakterystycznego dla niesteroidowego leku przeciwzapalnego, a dokładniej mówiąc ibuprofenu. Doniesienia ze świata nauki sugerują, że oleokantal z oliwy oraz ibuprofen mają bardzo podobne działanie, ponieważ obie cząsteczki hamują te same enzymy w szlaku biosyntezy prostaglandyn. I teraz bardzo ważna informacja tycząca się setek tysięcy chorych. Drodzy słuchacze, istnieje szereg badań sugerujących, że regularne picie oliwy wycisza objawy oraz wpływa na poprawę kliniczną u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. A na szczególną uwagę zasługuje także związek pomiędzy piciem oliwy z oliwek a zapobieganiem chorobom nowotworowym. Za te właściwości odpowiada związek o nazwie oleokantal. Jest on związkiem antyproliferacyjnym, co oznacza, że znacznie zmniejsza on namnażanie się komórek nowotworowych. Cechują go także właściwości wpływające na apoptozę, czyli zaprogramowaną śmierć komórki nowotworowej. Doniesienia ze świata nauki dowodzą, że spożywanie oliwy z oliwek jest odwrotnie proporcjonalne do częstości występowania raka. Znacznie zmniejsza ona ryzyko rozwoju nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego, kolejno dróg oddechowych, raka piersi oraz raka jelita grubego. I w tym miejscu mój ukłon w stronę pań. Drogie słuchaczki, badania z 2015 roku wykazały na korzystny wpływ diety śródziemnomorskiej, uzupełnianej oczywiście o oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, w zapobieganiu rakowi piersi. A omawiając wpływ oliwy na nasze zdrowie, warto przeanalizować także jej wpływ na naszą gospodarkę metaboliczną. Okazuje się bowiem, że dieta śródziemnomorska, która jest oczywiście bogata w oliwę z pierwszego tłoczenia, znacznie obniża poziom aminokwasów rozgałęzionych, których podwyższone stężenie zwiększa ryzyko cukrzycy typu drugiego. Definitywnym potwierdzeniem jej skuteczności w walce z niechcianymi kilogramami jest metaanaliza aż 11 badań,
która dowiodła, że dieta wzbogacona w oliwę z oliwek zmniejsza wagę oraz obwód talii w porównaniu do diety kontrolnej. A przechodząc dalej, warto dodać, że oliwa posiada także potencjał w leczeniu schorzenia wzroku, jakim jest zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. W badaniach zauważono, że spożycie oliwy z oliwek w objętości równej lub też powyżej 100 ml, ale na tydzień, nie na dzień, ale na tydzień, wiązało się ze zmniejszoną częstością występowania późnej postaci tej choroby. A teraz być może niektórych z moich widzów zdziwi fakt, że oliwa z oliwek chroni przed osteoporozą. Jak to w ogóle możliwe? Otóż liczne badania dowodzą zależności pomiędzy spożywaniem oliwy z oliwek a większą gęstością kości. Związki fenolowe z oliwy z oliwek, ale co bardzo ważne, z pierwszego tłoczenia wspierają pracę osteoblastów. To jest komórek, które tworzą kość, co chroni przed jej utratą. To też powtórzę raz jeszcze. Niezliczona liczba badań dowodzi, że codzienne spożywanie oliwy z oliwek może zapobiegać spadkowi gęstości mineralnej kości. A w tym punkcie zbiorczo omówię pozostałe korzyści oliwy, jakie wykazuje na nasze zdrowie. Otóż warto dodać, że spożywanie oliwy z oliwek przynosi spore korzyści seniorom. W jednym z badań dostarczenie 3 łyżek stołowych oliwy dziennie wiązało się z o połowę mniejszym ryzykiem zespołu kruchości niż w grupie, która spożywała tylko 1 łyżkę. Ponadto pamiętajmy, oliwa ma pozytywny wpływ na naszą skórę i może być skuteczna w walce z rozstępami. Jedna z analiz miała na celu ocenę jej skuteczności klinicznej na zmniejszenie nasilenia oraz zapobieganie ich progresji od 3 trymestru ciąży aż do narodzin dziecka. Panie, które smarowały się nią 2 razy dziennie, wykazywały niższą częstość występowania rozstępów o różnym nasileniu w porównaniu do grupy kontrolnej. Natomiast inne badanie z kolei dowiodło, że obfitująca w nią dieta może przyspieszyć gojenie się ran oraz skrócić czas hospitalizacji u pacjentów z oparzeniami. Natomiast teraz chciałbym odpowiedzieć na pytania, które mogą pojawić się po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka. I zaczniemy od najbardziej oczywistego, czyli jakie są rodzaje oliwy z oliwek? Otóż istnieje co najmniej kilka rodzajów oliwy, które różnią się między sobą nie tylko smakiem, ceną czy też zastosowaniami, ale również zawartością substancji odżywczych. Do tych najpopularniejszych należą. Po pierwsze, będzie to oliwa z oliwek extra virgin, czyli oliwa z pierwszego tłoczenia, którą produkuje się w przeciągu od kilku do kilkudziesięciu godzin od zakończenia zbioru oliwek. Jest ona tłoczona jedynie ręcznie lub też mechanicznie. Natomiast jakiekolwiek cieplne czy też chemiczne procesy nie mają tutaj zastosowania. Jej poziom kwasowości wynosi mniej niż 0,8%. Warto także podkreślić, że im niższą kwasowość posiada, tym wyższą jakością się charakteryzuje. Poziom kwasowości w przypadku najlepszych oliw nie przekracza 0,3%. Kolejna oliwa to oliwa z oliwek typu virgin. Ta oliwa natomiast produkowana jest w podobny sposób jak oliwa z oliwek extra virgin. Różnica natomiast jest w poziomie jej kwasowości, która wynosi od 0,8% do 2%. Dalej, wyróżniamy także rafinowaną oliwę z oliwek, która otrzymywana jest w procesie rafinacji, podczas którego pozbawiana jest zapachu, smaku, koloru oraz substancji odżywczych. Kolejno, po prostu oliwa z oliwek, będąca produktem połączenia oliwy rafinowanej oraz extra virgin lub też virgin. Ich proporcje wynoszą kolejno 85% i 15%. Występuje ona również pod nazwą Pure Olive Oil. No i w końcu możemy natknąć się na oliwę z oliwek z aromatami, czyli jest to oliwa wzbogacona o rozmaite dodatki, a w tym oczywiście przyprawy oraz zioła. W sklepach można natknąć się na oliwę z czosnkiem, bazylią, papryką chili, rozmarynem czy też białą truflą. I tutaj jako ważną ciekawostkę dodam, że niektóre dodatki, a zwłaszcza bazylia oraz tymianek, mogą spowolnić proces utleniania oliwy, wydłużając tym samym okres jej przydatności do spożycia. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, w jaki sposób sprawdzić, czy oliwa jest świeża? Otóż dobrej jakości oliwę z oliwek można rozpoznać przede wszystkim po wyrazistym smaku, ale także zapachu. Po jej powąchaniu, ale także i spróbowaniu, powinni Państwo poczuć aromat takiej świeżo skoszonej trawy, ale także delikatną goryczkę. Jeśli po jej spożyciu pojawi się u Państwa drapanie w gardle lub też pikantny bądź też gorzkawy posmak, jest to dobry znak, który świadczy o dużej zawartości cennych dla zdrowia polifenoli. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że powyższy test jest niemożliwy do wykonania w trakcie robienia zakupów w sklepie.
Na szczęście istnieją inne sposoby na zidentyfikowanie dobrej jakości oliwy z oliwek. Pierwsza rzecz, na którą powinni zwrócić Państwo uwagę, jest sposób jej przechowywania. Tego typu tłuszcz powinien znajdować się w szklanej, ciemnej butelce. Zatem przed włożeniem go do koszyka proszę także upewnić się, czy opakowanie jest fabrycznie zamknięte. I tutaj mam taką cenną radę. Osobiście polecam sięgać po produkty, które umieszczone są z tyłu półki, ponieważ są one lepiej chronione przed światłem. Dodatkowym atutem jest obecność na opakowaniu certyfikatu DOP lub też IGP, a także informacje na temat poziomu kwasowości oraz odmiany oliwek i metodzie ich zbioru. No i teraz taka mało romantyczna informacja, proszę zwracać uwagę na cenę. Niestety w tym przypadku obowiązuje zasada im wyższa cena, tym lepsza jakość. Ceny dobrej jakości oliwy z oliwek zaczynają się zwykle od 30 do 40 zł za litr. I tutaj znów udzielę Państwu bardzo cennej rady. Po zakupieniu takiej oliwy z oliwek dobrym pomysłem jest przeprowadzenie tak zwanego eksperymentu lodówkowego. Wysokiej jakości oliwa z oliwek przechowywana w warunkach chłodniczych powinna nam zgęstnieć oraz zmętnieć. Co więcej, można zaobserwować w niej grudki tłuszczu. Produkt słabej jakości zwykle nie zmienia swojej konsystencji. I pytanie kolejne. W jaki sposób przechowywać oliwę z oliwek? O przechowywaniu oliwy już nieco wspomniałem w poprzednim punkcie, jednak pozwolę sobie powtórzyć niektóre zagadnienia, ponieważ są bardzo istotne dla trwałości oliwy z oliwek. Aby ten tłuszcz jak najdłużej zachował swoje właściwości prozdrowotne, ale także nasze walory smakowe, należy przechowywać go w butelce z ciemnego szkła. W ten sposób najłatwiej jest uchronić go przed światłem, które przyczynia się do jego utlenienia. Dodatkowo warto umieścić go na przykład w spiżarni czy też w zamkniętej szafce. Nie ma konieczności trzymania go w lodówce, choć jak najbardziej można to robić. Warto jednak pamiętać, że jak wcześniej wspomniałem, niska temperatura może sprawić, że oliwa zmętnieje i zgęstnieje, co nie wszystkim przypadnie do gustu. I pytanie kolejne. Czy oliwę możemy przelewać do karafki? Osobiście to odradzam, ponieważ naczynia tego typu po pierwsze są nieszczelne, a do tego w większości wytwarzane są z jasnego szkła. I na koniec dam Państwu pewną wskazówkę. W trakcie gotowania proszę zakręcać butelkę z oliwą po każdym użyciu, ponieważ może ona łatwo chłonąć zapachy. Proszę także trzymać ją z dala od wszelkich źródeł ciepła. A przechodząc dalej, zadajmy sobie pytanie. Po czym poznać, że oliwa z oliwek nie nadaje się do spożycia? Musimy wiedzieć, że jak każdy inny tłuszcz, oliwa z oliwek może nam zjełczeć. Zatem po czym poznać, że jest zjełczała i nie możemy już jej spożywać? Przede wszystkim po jej specyficznym zapachu. Niektórzy porównują go do kredek, inni do zepsutego masła. Jeśli trudno jest Państwu ocenić jego zapach po otwarciu butelki, proszę podgrzać jego niewielką ilość na patelni. Wtedy nieprzyjemny aromat powinien być bardziej wyczuwalny. Warto również zwrócić uwagę na wygląd oliwy. W zjełczałym tłuszczu często pojawiają się pomarańczowe bądź też czerwone refleksy. Pytanie kolejne. Czy na oliwie z oliwek możemy smażyć? Otóż smażenie na oliwie z oliwek wzbudza dużo kontrowersji. Dlaczego? Ponieważ nierafinowane oleje roślinne w większości uważane są za nieodpowiednie do obróbki termicznej. Warto jednak podkreślić, że w przypadku oliwy z oliwek kwestia ta wygląda nieco inaczej, o czym świadczy badanie z 2018 roku. Wykazało ono, że oliwa z oliwek extra virgin poddana długotrwałej ekspozycji na wysoką temperaturę zachowuje największą stabilność oksydacyjną spośród wszystkich badanych olejów. To jest oleju rzepakowego, ryżowego, z pestek winogron, kokosowego, z awokado, kolejno słonecznikowego oraz arachidowego. Oliwa z oliwek extra virgin charakteryzuje się nie tylko dużą stabilnością oksydacyjną, czyli odpornością na reakcję z tlenem, ale również wysokim punktem dymienia, który według większości źródeł wynosi od 190 do 207 stopni Celsjusza. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem? Krótko mówiąc, jest to najniższa temperatura, w której dany tłuszcz ulega rozkładowi i zaczyna wytwarzać szkodliwe związki, tracąc przy tym wartości odżywcze. Czy zatem pomimo tych wszystkich doniesień warto smażyć potrawy na oliwie z oliwek? Osobiście polecam Państwu stosować ją głównie na zimno, na przykład jako dodatek do mięs czy też dressing do sałatek. Pytanie kolejne. Czy oliwa może wchodzić w interakcję z lekami?
Niestety tak, z niektórymi z nich może wchodzić w interakcję, włączając w to leki przeciwzakrzepowe, np. aspirynę czy też diklofenak, ale także niektóre leki przeciwnadciśnieniowe, a w tym enalapryl. A teraz pytanie za 100 punktów. Czy warto łączyć oliwę z oliwek z sokiem z cytryny? Otóż mikstura oliwy z oliwek z sokiem z cytryny cieszy się bardzo dużą popularnością wśród zwolenników medycyny alternatywnej. Mówi się, że jej regularne spożywanie oczyszcza organizm z toksyn, niweluje stany zapalne, wzmacnia odporność czy też obniża ciśnienie tętnicze krwi. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że lecznicze działanie tego duetu niestety nie znajduje potwierdzenia w badaniach naukowych. Oczywiście każdy z wymienionych składników wykazuje wszechstronne działanie na nasz organizm, jednak ich łączne działanie nie zwiększa ich wzajemnej skuteczności. Być może nasuwa się teraz Państwu pytanie, czy można spożywać je razem? Jak najbardziej można to robić. W końcu takie połączenie jest bardzo powszechne w kuchni śródziemnomorskiej. A jeden z moich widzów kiedyś zadał mi pytanie, czy oliwę z oliwek możemy zamrażać? Odpowiedź jest twierdząca, tak, oliwę z oliwek możemy sobie zamrażać i w żaden sposób nie wpływa to na jej smak, ale także właściwości prozdrowotne. Dobrym rozwiązaniem może być przelanie jej do zamykanej foremki na kostki lodu, to umożliwi nam jej rozmrażanie w niewielkich ilościach. A czy oliwa z oliwek nadaje się do opalania? Gros osób sięga po oliwę z oliwek w celu uzyskania brązowej opalenizny. Niektórzy są nawet przekonani, że w trakcie opalania zawarte w niej związki zapobiegają uszkodzeniom skóry. Warto mieć jednak świadomość, że teoria ta nie znajduje potwierdzenia w badaniach naukowych. Według dermatologów stosowanie powyższej metody może zwiększać ryzyko poparzeń, a nawet rozwoju czerniaka skóry. Wynika to z faktu, że oliwa z oliwek nie stanowi żadnej ochrony przed promieniami UV, choć ja osobiście uważam tę ochronę za zbędną. Natomiast uważa się, że nawet zwiększa ich pochłanianie przez skórę i to już jest cecha niepożądana. Ale aby zakończyć ten punkt pozytywnym akcentem, nadmienię, że stosowanie oliwy z oliwek może przynieść pewne korzyści, ale dopiero po opalaniu. Wskazuje na to jedno z badań poczynionych na zwierzętach, którym po ekspozycji na promieniowanie UVB aplikowano na skórę oliwę z oliwek. Po tym zabiegu doszło do znacznie mniejszego wzrostu guzów niż u osobników niepoddanych powyższemu zabiegowi. Przypuszcza się, że za taki efekt odpowiadają silne właściwości przeciwutleniające oliwy z oliwek. A czy oliwa z oliwek wspomaga leczenie wszawicy? Zdania na temat skuteczności stosowania oliwy z oliwek w celu leczenia wszawicy są bardzo mocno podzielone. Szukając informacji na ten temat, zapoznałem się z opiniami wielu osób na forach dyskusyjnych. I na ich podstawie można stwierdzić, że znaczna część z nich nie odnotowała żadnej poprawy. A co na temat leczenia wszawicy oliwą z oliwek mówią badania naukowe? Jedno z nich wykazało, że oliwa z oliwek nie jest skutecznym sposobem na pozbycie się tego problemu. Pytanie kolejne. Czy oliwa z oliwek nadaje się do olejowania włosów? Oliwa z oliwek to źródło skwalenu oraz kwasu oleinowego, czyli naturalnych emolientów, to jest substancji, wykazujących silne działania zmiękczające, ochronne, ale także nawilżające. Co prawda, do tej pory pojawiło się niewiele badań dotyczących jej wpływu na nasze włosy. Jednak mnóstwo osób zauważa wyraźne efekty po jej zastosowaniu. Według nich tłuszcz ten zmiękcza je i nawilża, a także zapobiega ich wypadaniu, kolejno przyspiesza ich wzrost i nadaje im połysku. Przechodzimy do kolejnego pytania. Czy oliwę z oliwek możemy aplikować na naszą twarz? Oliwa z oliwek jest umiarkowanie komedogenna, co oznacza, że może zatykać pory naszej skóry i przyczyniać się do powstawania zaskórników, zwłaszcza w przypadku tłustej cery. Co więcej, według badań naukowych, zawarty w niej kwas oleinowy nasila aktywność bakterii wywołujących trądzik, zwiększając ich przyczepność do mieszków włosowo-łojowych. Ale tutaj uwaga, należy również pamiętać o prawdopodobieństwie wystąpienia podrażnień, gdyż w jednym z badań u dorosłych uczestników doszło do znacznego uszkodzenia bariery skórnej po regularnym aplikowaniu oliwy z oliwek na skórę przedramienia. Dodatkowym ryzykiem jest alergia kontaktowa. Co prawda, występuje ona dość rzadko, jednak przed zaaplikowaniem oliwy z oliwek na naszą twarz polecam Państwu wykonanie testu płatkowego. Wystarczy nałożyć odrobinę produktu na skórę w niewidocznym miejscu, odczekać 24 godziny i sprawdzić, czy pojawiło się na niej podrażnienie,
zaczerwienienie, pieczenie czy też swędzenie. A czy oliwa z oliwek ułatwia czyszczenie naszych uszu? Wiele osób używa oliwy z oliwek do czyszczenia uszu. Jednak, czy takie działanie jest skuteczne? Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ według niektórych badań regularne stosowanie oliwy z oliwek nie rozpuszcza woskowiny, a wręcz może zwiększyć jej objętość i jeszcze bardziej zatkać przewód słuchowy. Ale w tym miejscu warto podkreślić, że ciepła oliwa z oliwek zwiększa twardą woskowinę i ułatwia jej usunięcie w trakcie irygacji. I to właśnie dlatego zaleca się jej aplikację do ucha niedługo przed zabiegiem. A w jaki sposób to zrobić? Najlepiej użyć do tego czystego zakraplacza. Proszę nabrać do niego niewielką ilość ciepłej oliwy, położyć się na boku, puścić do ucha jedną kroplę, lekko je wymasować i odczekać około 5 minut. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Serdecznie dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.